Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość?, w ramach której dyskutujemy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj. Mamy 9 kwietnia 2020 roku. Wczoraj Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa koronawirusa. Pawle, w tym projekcie znalazły się też zapisy dotyczące sfery, której ty się specjalizujesz, promieniowania elektromagnetycznego. Co tam jest takiego istotnego dla Kowalskiego, zwykłego Kowalskiego, który mieszka na przykład w mieście, w bloku, czego on powinien, na co on powinien zwrócić uwagę w związku ze zmianą tych przepisów? Żebyśmy to prześledzili jakby dla zwykłego Kowalskiego, to trzeba by było się cofnąć troszeczkę, żeby złapać taki szerszy kontekst historyczny, co najmniej do zeszłego roku, czyli do procedowania tak zwanej mega ustawy związanej z działalnością operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Potem do końca ubiegłego roku, grudnia, dyskusji na temat podwyższenia norm promieniowania, czyli norm ekspozycji na pole elektromagnetyczne stukrotnie co do gęstości mocy, tak? Więc mieliśmy jakby dwa takie duże wydarzenia, które de facto w większości odebrały obywatelom kontrolę nad ich środowiskiem elektromagnetycznym, tak? I o tym pisałem między innymi w ekspertyzie dla Instytutu Spraw Obywatelskich i wielokrotnie podkreślałem też w swoich innych wystąpieniach. To, co teraz się dzieje, to jest bardzo ciekawy proces, dlatego że został, jakby patrząc na powiedzmy styczeń 2019 roku, to sytuację mieliśmy taką, że jest mega ustawa, która wyłączyła kontrolę społeczną i samorządową nad kwestiami elektromagnetycznymi właściwie w pełnym stopniu, pozostawiając jakieś tam delikatne ulgi, po czym wisienką na torcie dla operatorów i dla całego lobby telekomunikacyjnego było podniesienie limitów ekspozycji na pola elektromagnetyczne stukrotnie w stosunku do tego, co mieliśmy od lat 80. w tym kraju. Właśnie najpierw się zmieniło jeszcze trochę bardziej, ale od powiedzmy lat 90. mieliśmy normę 7 V na metr czy 0,1 W na metr kwadrat. Jeśli chodzi o gęstość mocy, w tej chwili to jest 10 W na metr kwadrat, stąd mówię stukrotnie. Stukrotnie to bardzo dużo. No dramatycznie dużo, żebyśmy byli jakoś blisko prawdy, tym bardziej, że nawet te 0,1 W na metr kwadrat w stosunku do tak zwanych limitów biologicznych określonych na podstawie analizy badań naukowych z ostatnich 30 lat, to było i tak 10 tysięcy razy więcej niż limity biologiczne dopuszczały, więc w tej chwili jesteśmy o jakieś 6 rzędów wielkości powyżej tego, jeśli nie 7. A co to znaczy? Kwestia, jak to mierzyć. A co to znaczy, że limity biologiczne? To znaczy od początku, żeby tak gdzieś być blisko prawdy, od największe zebranie wiedzy pierwsze na temat wpływów pól elektromagnetycznych na poziomach poniżej dopuszczalnych limitów krajowych, tak? Czyli tego, że pola elektromagnetyczne poniżej limitów, które są ustalane na świecie, wpływają zasadniczo na zdrowie ludzkie, no to pierwszy raport, który można jakby taki praca zbiorowa wielu naukowców z całego świata, a na początek chyba to było kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy badań, to jest rok 2007, raport Bioinitiative, tak? Czyli to jest 13 lat temu. I tam mamy zebrane
mnóstwo badań, tak jak ostatnio pokazywałem, między innymi wpływ na układ immunologiczny, tak, czym dzisiaj się zaczynamy przejmować i dokładamy do tego 5G, nie 5G, to nie ma znaczenia, czy to jest 5G. Pola elektromagnetyczne sztuczne w tym zakresie częstotliwości, w którym nasze urządzenia bezprzewodowe się komunikują, ma zdecydowany wpływ na immunologię, tak, ludzką. I to było wiadomo w 2007 i to nie tylko było jedno badanie, tylko była cała masa badań, tak, w tamtym czasie. W 2012 roku raport B-Initiative został uzupełniony o kolejne badania, kolejne setki badań, tak, już tam naprawdę są przeanalizowane tysiące badań. W roku 2015 i 2016 wyszły dwa kolejne, w 2016 taka najbardziej pełna wersja raportu Europejskiego Instytutu Medycyny Środowiskowej, który analizuje wpływy biologiczne pól elektromagnetycznych na zdrowie przez ostatnie 30-40 lat i buduje swoje limity na podstawie tych badań. Tak, przyjmując prostą zasadę, że jeżeli w badaniach jakichkolwiek przez ostatnie 30-40 lat wykazano istotny statystycznie wzrost na przykład zachorowalności na tą czy inną jednostkę chorobową albo wzrost takiej czy innej dysfunkcji, tak, w zdrowiu, to norma jest zbudowana na takiej prostej zasadzie, że bierzemy trzykrotnie mniejszą wartość po to, żeby zbudować margines bezpieczeństwa i na tej zasadzie ustalamy tak zwane limity biologiczne. Jest druga organizacja poza Europejskim Instytutem Medycyny Środowiskowej, która też działa od wielu, wielu lat, od początku praktycznie XX wieku, nie pamiętam dokładnie, w którym roku zaczęli, to jest Instytut Biologii Budowlanej. Korzenie są niemieckie, ale w tej chwili jest to organizacja międzynarodowa, która też zdefiniowała limity biologiczne. Pomiędzy tymi limitami Instytutu Biologii Budowlanej a Europejskiego Instytutu Medycyny Środowiskowej są pewne różnice, ale są drobne, te poziomy są bardzo porównywalne. Tak? Tych norm troszeczkę inaczej są segmenty oceny zrobione, ale tak naprawdę one się w dużej mierze pokrywają i w zasadzie można uznać, że są jednolite. I rozumiem, to są tak zwane standardy biologiczne, tak, dzisiaj. I rozumiem, że te standardy biologiczne chronią nasz system odpornościowy przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego. One tak naprawdę są zbudowane w taki sposób, że analizowana jest wiedza ludzka, mówiąc krótko, na temat pól elektromagnetycznych, czyli badania naukowe, żebyśmy tutaj byli ściśli, tak, nie badania. Czy nie powiedzonka, nie opowieści, tylko badania opublikowane przez naukę, czyli opublikowane, tak zwane peer reviewed, czyli przejrzane przez naukowców z danej dziedziny i tak dalej, opublikowane na źródłach, znaczy na portalach, które po prostu gromadzą ludzką wiedzę. Przeanalizowano te badania jakby wstecz na przestrzeni ostatnich 30-40 lat i na tej podstawie, gdziekolwiek w badaniach wychodził czy był zauważony taki wpływ, który powodował statystycznie większe ryzyko chorób, tak, pól elektromagnetycznych, to na podstawie tych badań ustalono te normy. Czyli można powiedzieć, że biorąc pod uwagę ludzką wiedzę realną, naukową z ostatnich 40 lat, te normy zapewniają sensowny obszar ochrony, tak? Czyli mówią, że jeżeli będziemy spełniali te normy, to jesteśmy poniżej poziomów, które w jakichkolwiek badaniach naukowych wykazały w sposób naukowy degradacyjny wpływ na zdrowie. A co to znaczy degradacyjny wpływ na zdrowie? Tu jest kwestia, która jest jakby bardzo ważna, dlatego że tu jest jakby dużo kontrowersji, dlatego że jakby nie wiem, Ministerstwo Cyfryzacji u nas w Polsce, czy generalnie proponenci telekomunikacji bezprzewodowej czy lobbyści na całym świecie próbują stosować taką zasadę, że my się koncentrujemy tylko na jakiejś jednostce chorobowej. Tak? Czyli, że jeżeli badamy, to musimy wykazać, że jakaś jednostka chorobowa w wyniku oddziaływania pól elektromagnetycznych ma zwiększone ryzyko. Natomiast to wszystko, cała wiedza zgromadzona przez ludzkość na temat wpływu pól elektromagnetycznych mówi nam coś zupełnie innego. Mówi nam, że dochodzi do rozregulowania mechanizmów budowania zdrowia w organizmie
i to, co w jakim kierunku ja to jeszcze rozwijam, utraty informacji w organizmie, czyli zakłócenia transferu informacji w organizmie na temat tego, jak budować zdrowie, czy jak budować życie. I to może mieć konsekwencje na bardzo wielu poziomach, w bardzo różnych jednostkach chorobowych. I to, w którą jednostkę chorobową to pójdzie, jest też uzależnione od czynników indywidualnych. Tak, czyli od tego, od naszej konstytucji, od naszego genomu nuklearnego, mitochondrialnego, koaptacji genomu nuklearnego z mitochondrialnym i tak dalej. Nie będę wchodził głębiej w te zagadnienia, ale zależy też od tego, kto na to ma reagować. Tak? Dlatego, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy mamy jakieś swoje słabsze punkty, mocniejsze punkty i tak dalej. Pola elektromagnetyczne sztuczne powodują, jako że nigdy ich w toku ewolucji na tej planecie nie było, powodują rozregulowanie się, czy zakłócenie, są zakłóceniem dla transferu informacji o budowaniu zdrowia i życia na poziomie subkomórkowym, komórkowym i gdziekolwiek byśmy sobie nie popatrzyli. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. I teraz rozumiem, że to zakłócenie powoduje, że organizm nie jest w stanie dobrze, prawidłowo spełniać swojej roli. W dokładnie, sensie organy tak? I to się jako, tak? Teraz może dokładnie. I to nie tylko chodzi o organy, to chodzi o wszystkie funkcje życiowe, tak? Bo jeżeli teraz popatrzymy na to, że to jest zakłócenie regulacji, a nie prosta jakby dysfunkcja czy degeneracja od razu, to zaczniemy rozumieć, jak szeroko to sięga. Dlatego, że jeżeli układ immunologiczny działa prawidłowo, to oznacza, że on właściwie reaguje na bodźce ze środowiska, czyli po pierwsze rozpoznaje, kto dobry, kto zły, złego atakuje, a dobrego zostawia, tak? Czyli przychodzi jakiś wirus typu koronawirus i on jest w stanie sobie z nim poradzić, tak? Powiedzmy, że jest w stanie sobie z nim poradzić, ale przede wszystkim jest pytanie, czy buduje na niego właściwą reakcję immunologiczną. Właściwą oznacza taką, która pozwala tego wirusa kontrolować, czyli nie przynosi on strat, ale też nie nadmierną, w tym sensie, że jeżeli weźmiemy Hiszpankę, tak, z 1914 i 18 roku, to nie zabijał wirus, tylko zabijała nadmierna reakcja immunologiczna organizmu. Okay. Nie było wtedy pól elektromagnetycznych specjalnie dużo, może odrobina dopiero, początki, ale musimy zauważyć, że zabijała reakcja immunologiczna nadmierną. To samo jest w sepsie. Tak? W sepsie nie zabija, którzy mają reakcję septyczną na pneumokoki, które u kogoś innego kompletnie nie wywołują takiej reakcji. Więc teraz jest pytanie, czy nasz układ immunologiczny nie tyle jest mocny, silny, to jest prymitywne myślenie. Tak? Tylko czy reaguje właściwie, czy reakcja jest adekwatna do bodźca, czy potrafi go dezaktywować, uśmierzyć, czy po prostu dezaktywować. W przypadku wirusów my mamy mnóstwo wirusów, z którymi żyjemy. Tak? Każdy z nas, prawie każdy z nas, 98% społeczeństwa żyje z mononukleozą zakaźną, który jest wirusem, tak? Z rodziny opryszki. I ten wirus jest, po prostu przechodzimy go najczęściej bezobjawowo w młodym wieku, tak? W wieku najczęściej kilkunastu lat. Mamy mononukleozę zakaźną, tak? Bo to jest też zakaźna choroba. I co my robimy? No, metylujemy tego wirusa, co znaczy, że nakleja na niego nasz układ immunologiczny grupy metylowe i go dezaktywuje. I ten wirus jest w nas i 98% ludzi go ma, tak? Tylko nie stanowi żadnego problemu dla człowieka, dlatego że jest przez układ immunologiczny dezaktywowany. Więc to nie jest problem, czy my mamy wirusa, czy my go nie mamy. Tylko czy on jest aktywny w organizmie, czy jest nieaktywny. I teraz, co ciekawe, wirus mononukleozy zakaźnej, i tak jest z wszystkimi wirusami tak naprawdę, może się z powrotem aktywować, jeżeli organizm się osłabi. I z powrotem mamy infekcję i z powrotem mamy objawy, tak? Więc to nie jest statyczny system odporności. To jest system związany z całym funkcjonowaniem organizmu. Teraz co może spowodować osłabienie odporności na tyle, że wirus na przykład mononukleozy, który w nas był, ale który organizm
sobie z nim radził, z powrotem się aktywuje, ano mnóstwo czynników, tak? Między innymi wpływ pól elektromagnetycznych, ale i zanieczyszczenia powietrza, ale i stresu psychologicznego i wszystkich tych innych rzeczy. Jak się złoży ich wiele, to nagle w pewnym momencie możemy wyjść poza kontrolę organizmu, ten wirus się potrzebuje, znaczy w tym momencie nie jest w stanie być trzymany, nie jest w stanie być metylowany dalej i zaczyna robić straty, tak? Przy czym był przez wiele lat zupełnie pod kontrolą organizmu. To znaczy, czy przez te wiele lat byliśmy chorzy na tego wirusa, czy byliśmy zdrowi? Jak chcemy to określić? Jasne. Tu jest ta pułapka myślenia o chorobach zakaźnych, która dzisiaj wychodzi bardzo na plan pierwszy. Jest po prostu myślenie prymitywno-religijne na zasadzie, że coś jest złe i trzeba zabić, a coś jest dobre i trzeba tylko tego robić więcej, tak? Jest cała dynamika przy tym, a pola elektromagnetyczne, sztuczne pola elektromagnetyczne generowane przez człowieka są jednym z efektów sprzyjających rozregulowaniu się organizmu, którego w historii ewolucyjnej człowieka nie było i z którym jeszcze organizm nie umie sobie radzić. Dobrze, to pytanie jest takie, wróćmy na chwilę do Sejmu. Twoja intuicja podpowiada ci, że decydenci, którzy dzisiaj czy wczoraj podjęli decyzję takiej czy w kwestiach związanych z rozszerzeniem uprawień lobby telekomunikacyjnego, podejmowali te decyzje mając świadomość tych rzeczy i tych spraw, o których mówisz? Nie, absolutnie nie. To znaczy, to ja mam w ogóle pewnego rodzaju déjà vu podwójne, tak? W 2014, o ile dobrze pamiętam, ta prezentacja jest na moich stronach. Ja robiłem prezentację w Krakowie dla połączonych Komisji Środowiska i Zdrowia Rady Miasta Krakowa. Jeżeli ktoś zechce zajrzeć, te slajdy są na mojej stronie mebusters.pl w blogu, to jest tam slajd, w którym ja piszę na dole, że operatorzy telekomunikacyjni lobbują za podniesieniem stukrotnym norm. Okej? To był 2013 albo 2014 rok. Jesteśmy 6 lat do te, 6 lat. Nie, to nie było żadne proroctwo, to była po prostu wiedza. Wiedza na temat tego, co się dzieje. To od dawna było celem operatorów, żeby podnieść normy w Polsce do poziomów NIRP-owych, czyli podnieść je stukrotnie. Tak? To nie jest żadna nowość związana z 5G, to nie jest nic takiego. 5G stało się pretekstem, a w szczególności opłaty operatorów za częstotliwości nowe 5G do kasy rządu, stały się pretekstem albo można by było powiedzieć mięsem przetargowym do tego, żeby zacząć rozmawiać o tym, żeby te normy podnieść, tak? Czyli innymi słowy znieść kontrolę obywatelską czy państwową nad emisją elektromagnetyczną, czyli pozwolić na to, żeby można było tego emitować dużo, dużo więcej, tak? Stukrotnie więcej co do gęstości mocy. W związku z czym to nie jest dla mnie żadna nowość, bo jeżeli obserwuję, zajmuję się tym od 2008 roku, można powiedzieć, już bardzo aktywnie, tak? Czyli mamy już tuzin lat do dzisiaj, to nie jest dla mnie żadna nowość. Tak? Pytanie było, jak długo się uda te normy utrzymać, bo to właściwie było tylko takie pytanie z mojego punktu widzenia przy bardzo słabym zrozumieniu społecznym całej sprawy. Tak? Wielokrotnie występowałem, mówiłem i tak dalej, ale to się przekładało na bardzo niewiele aktywności społecznej i nagle wybuchło w zeszłym roku właściwie, czy może pod koniec 2018 cała kwestia 5G i nagle się zrobiło głośno, niestety bez zrozumienia tego, co było wcześniej, bez zrozumienia tego, czym jest 5G i bez zrozumienia tego, czym się różni od tego, co w tej chwili mamy i czy tak faktycznie jest tylko elementem tej całej układanki, wcale nie rewolucyjnym, tylko ewolucyjnym, tak jak ja staram się to tłumaczyć, czy jest po prostu nagle czymś kompletnie innym i to 5G jest za wszystko odpowiedzialne. To raczej jest nie raczej, na pewno jest to bzdura, a tłumaczona przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o technologii i o tym, jak ona się rozwijała. I ja mówię, że jest prosty test.
jeżeli ktoś jest przeciwnikiem 5G, i to jest test na aktywistów, jeżeli jest aktywistą przeciwko 5G, krzyczy przeciwko 5G, a jednocześnie używa na co dzień Wi-Fi, to znaczy, że nie mamy o czym rozmawiać, bo nic nie rozumie. Tak, w punkt. A powiedz mi, jaki byś zastosował test, jeśli chodzi o posłów i urzędników, wiceministrów Ministerstwa Cyfryzacji? Znaczy, to sprawa jest z jednej strony bardzo prosta, a z drugiej strony dla większości ludzi jakby nie zrozumiała i nie wiadomo. Mieliśmy w zeszłym roku mega ustawę, tak? I mieliśmy przy okazji Białą Księgę, co do której mieliśmy wiele dyskusji teoretycznych, bo tak naprawdę te dyskusje do niczego nie prowadziły, znaczy niczego nie przyniosły. Wiele krytyki i ja byłem częścią też również tego i w swojej ekspertyzie po prostu krytykowałem. Dla mnie Biała Księga jest po prostu napisana w taki sposób, że cały świat naukowy, jeżeli w Polsce, jeżeli miałby jakąkolwiek czelność nazywać się światem naukowym, powinien grzmieć. Okej? Powinien po prostu mówić, że to są totalne bzdury i totalnie nieuzasadnione rzeczy, bo to już nie chodzi o to, że to jest jakieś pismo Ministerstwa Cyfryzacji, które próbowało zbudować w społeczeństwie jakąś nastawienie, że wszystko jest w porządku z polami elektromagnetycznymi, ale tam są kardynalne błędy, tak? Nie błędy, przepraszam, przekłamania, bo tego nie można inaczej nazwać. Kardynalne, po prostu wstrętne, paskudne przekłamania co do podstawowej wiedzy fizyki, zrozumienia pól elektromagnetycznych i tak dalej, i tak dalej. I co? I nic, tak? Wypychowski coś tam napisał, kto tam przeczytał, nikt się tym nie przejmuje. To nadal jest, tak? I funkcjonuje. I pani Wanda Buk dzisiaj się wypowiada znowu w Sejmie i dzisiaj znowu tłumaczy, że te dodatkowe uprawnienia dla operatorów, czyli zwolnienie ich z wszelkiej odpowiedzialności dalej, które dzisiaj przechodzi w Sejmie, to jest tylko decyzja, a że tak powiem, to są tylko ustalenia porządkowe, no bo mamy dwa funkcjonujące obiegi prawne i teraz większość ludzi nie rozumie, o co chodzi, ale przyjmuje i kiwa głowami i niektórzy się coś... Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl.